idziemy do przedszkola? Tak, do przedszkola. Kochani, witam was w nowym vlogu. Ja teraz lecę do Lidla, ale chciałam się z wami przywitać. Po moim dziecku od razu widać, kto ubierał dzisiaj ją. Zaraz wam pokażę. Ale najpierw przyszliśmy po bilecik. Okej, zakupki zrobione. Ojej. I teraz mogę wracać już do domku. Już mamy godzinę 9, więc troszeczkę czasu minęło. Posiedzimy w domu, zjemy śniadanko i trzeba wyjść na spacer z Klarą. Zaniosłam, teraz trzeba budzić, bo... O, jakieś śmieci. Pierw kamerze zauważyłam. Wrócić trzeba po zakupki. I w ogóle, ja słyszałam, że to jest takie pyszne i w ogóle dużo osób polecało na Instagramie. Spróbowałam rzeczywiście, ale nie mogę więcej jeść. Wzięłam kawałek. Nie jem więcej, bo ja już jestem na diecie. Więc dobieram to wszystko. No już po śniadanku, ale nic nie nagrywałam z domu, bo po prostu jest jakaś dzisiaj masakra. Nie wiem, o co mojej córce chodzi, ale płaczę. Że nie wiem, naprawdę. Nie wiem, o co chodzi, więc wyszliśmy na dwór. Możliwe, że jest po prostu śpiąca. Mam nadzieję, że zaraz mi zaśnie. Miałam trochę inne plany na dzisiaj. No ale moje plany planami, a córka, wiadomo, ma swoje plany. No i tak to wyszło. Ale teraz sobie chodzimy. Jak ona zaśnie, to wracam do domku, montuję filmik i po prostu żyję dalej. No. Zmieniłam plany, ale myślę, że będziemy zadowolone mimo to. Tak. Śpiąca była córeczka. I zagadka rozwiązana. Czemu taka maruda? Wracamy do domu. Mama idzie trochę popracować. Okej, już jesteśmy w domku. Ja lecę sobie teraz zrobić kawkę i zaraz sobie o czymś pogadamy, bo chciałabym wam coś powiedzieć. Sorki za ten katar, ale ja definitywnie mam na coś alergię. Nie wiem na co, bo miałam iść na testy, a nie poszłam. Muszę pójść, bo ciągle mam ten katar. I tak, chciałam właśnie tu usiąść i z wami porozmawiać na temat naszego mieszkania. Mam nadzieję, że nie rozgadam się za długo, bo nie chciałabym, bo wiem, że jest tutaj mnóstwo osób, które rozumieją po prostu to, co chcę powiedzieć i bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Dostałam bardzo dużo wiadomości na Instagramie od was i tak dalej i doceniam ogromnie te wszystkie wiadomości i dziękuję za nie. Dlatego właśnie, że doceniam, nie chciałabym tutaj gadać, wiecie, o po prostu takich sprawach zbyt długo. O tak. I chciałam właśnie powiedzieć, dlaczego kupiliśmy mieszkanie, a nie dom. Bo jak wiecie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, gdzie zapraszam oczywiście, ostatnio, wczoraj dokładnie dodałam to okienko, żeby zadawać pytania i tam się rozpętała ta burza, dlaczego mieszkanie trzypokojowe, że dzieci nie mogą mieć razem pokoju, co dla mnie jest absurdem totalnym, że dzieci nie mogą mieć razem pokoju. Dostaję właśnie też mnóstwo wiadomości, że wychowaliście się z rodzeństwem w jednym pokoju i że to były najlepsze lata waszego dzieciństwa, że wspominacie to super i tak dalej i ja mam takie same spostrzeżenie, mimo że ja no nie mam rodzeństwa z taką małą różnicą wieku, ale za to mam siostrzenicę o rok młodszą i ona też tutaj chwilowo mieszkali. Moja siostra mieszkała po prostu z mężem i z córką. Mieszkali tutaj, kiedy my byłyśmy małe i to dla mnie też były najlepsze lata mojego dzieciństwa. I pamiętam, jak płakałam, kiedy się wyprowadzili, więc uważam, że to jest po prostu świetna, świetna opcja. I tutaj nie chcę się rozgadywać już, no bo po prostu to tyle. Tak podjęliśmy taką decyzję.
No i wtedy właśnie z tej całej odpowiedzi mojej jeszcze wynikło, że przecież to nie jest nasze mieszkanie docelowe. My to mieszkanie kupiliśmy dlatego, po długich przemyśleniach, naprawdę bardzo długo, bo my moglibyśmy się wyprowadzić od razu, jak się Jasiek urodził, nie było żadnych powodów, żeby tego nie robić, tylko po prostu się zastanawialiśmy, czy wynająć, czy kupić. I co kupić? Czy kupić właśnie coś większego od razu, czy coś mniejszego? W ogóle na początku były dwupokojowe brane pod uwagę mieszkania, więc to w ogóle już gadaliby ludzie. Ale podjęliśmy taką decyzję, że kupujemy mieszkanie teraz, kupujemy trzypokojowe mieszkanie. Ceny też strasznie poszły w górę w momencie, kiedy my chcieliśmy kupować i nawet nie było większych mieszkań u nas w Bolesławcu, nie było większych mieszkań niż trzypokojowe. Szukaliśmy, było chyba jedno, oglądaliśmy z rynku wtórnego, ale było w takim stanie, że po prostu nie chcieliśmy tego mieszkania, woleliśmy kupić po prostu nowe mieszkanie trzypokojowe, gdzie w zupełności nam wystarczy takie mieszkanie naprawdę. Na ten moment oczywiście. I dlaczego tak? Dlaczego nie ten dom i tak dalej? Kochani, ja mam 22 lata, Dominik ma 23 lata. Ja nie chciałabym mieć w tym wieku domu już do końca mojego życia. Po prostu chcę mieć to mieszkanie, będziemy w nim mieszkać, będziemy w nim żyć. Nieważne jest ilość metrów mieszkania, a ilość tego miłości, jaką tam wpakujemy w to mieszkanie. To jest najważniejsze. Jak się będą czuć dzieciaki w jednym pokoju, to też jest zależne od nas. Od tego, jak ich wychowamy i ile damy im miłości. I jeżeli będzie taka sytuacja, że będą chcieli mieć osobne pokoje, to jest też taka opcja. Chcemy teraz mieć to mieszkanie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. I myślę właśnie, że to jest to słowo klucz, czyli bycie szczęśliwym. Jeżeli uszczęśliwia Was wynajmowanie mieszkania na przykład, ja tego nie neguję absolutnie, bo to jest dobra opcja, ale nie dla nas. Po prostu to nie jest dobra opcja dla nas. Wolimy mieć swoje mieszkanie i spłacać swój kredyt. Ja wiem, że wynajmowanie mieszkania jest dobre, na przykład jak się jest studentem, czy się często wyprowadza, czy się nie wie, gdzie chce się jeszcze żyć, albo po prostu gdy po prostu niektórzy nie mają nie warunków, tylko po prostu nie mają jak wziąć kredytu. Różne sytuacje losowe się wydarzają i tak dalej. Każdy żyje z nas inaczej, każdy z nas ma inne plany i ważne to, żebyście byli szczęśliwi. Jeżeli my jesteśmy szczęśliwi z tym, że mamy mieszkanie trzypokojowe, nie większe, ani nie dom, to po prostu to jest okej, tak? Tak samo jeżeli wy macie dom i jesteście szczęśliwi, super, ale ja nie chciałabym w wieku 22, 23, no nie wiem kiedy byśmy mieli ten dom, teraz po prostu nie chciałabym mieć domu, dlatego że chcę mieć to mieszkanie, chcemy w nim mieszkać, a po jakimś czasie po prostu sobie ten dom wybudujemy i będziemy mieli jakby do czegoś dążyć, do czegoś się rozwijać. Jesteśmy bardzo młodzi i mamy bardzo dużo czasu na wybudowanie sobie domu, a po prostu obmyśleliśmy to tak, że naprawdę bardzo dużo na tym czasu spędziliśmy, więc nie musicie się obawiać, że to była jakaś, nie wiem, spontaniczna decyzja czy coś. I po prostu teraz stwierdziliśmy, kurde, no rzeczywiście to mieszkanie jest dla nas za małe. Bo absolutnie tak nie myślę, nie jest dla nas za małe mieszkanie, to jest duże mieszkanie. I będziemy się w nim świetnie wszyscy czuć. Nawet jeżeli mielibyśmy mieć jeszcze trzecie dziecko, spokojnie się tam zmieścimy. Naprawdę to nie ilość metrów sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Naprawdę. A dom będziemy mieć kiedyś na pewno. Jestem tego po prostu przekonana na 1000%. I nie wiem, czy nie będziemy mieć może jeszcze innego mieszkania. Chciałabym te bardzo te zostawić. Bo my nie mamy kredytu na 30 lat, mamy na krócej, spłacimy go i chciałabym po prostu to mieszkanie zostawić jako taka inwestycja dla dzieci. Po prostu, jeżeli będą chcieli sprzedać ten dom, to mieszkanie i się podzielić pieniędzmi, okej. Okay. Jeżeli będą na przykład chcieli mieszkać w nim, wiecie, jedno w jednym pokoju, drugie w drugim, jak będą młodzi, nie wiem, 20 lat i nie będą mieli jeszcze rodziny swojej, to też mogą tak mieszkać przecież, tak? Będą, zrobią po prostu, co będą chcieli. Zamiast im już odkładać na konto oszczędnościowe, to po prostu kupiliśmy mieszkanie. No i to tyle.
nie chcę już się dłużej nad tym rozwodzić, bo nie ma sensu po prostu. Chciałam tylko właśnie przekazać, że tak ogólnie, że każdy z nas żyje inaczej, każdy z nas ma inne plany, inne marzenia, inny styl życia, styl bycia i po prostu musimy jakby zrozumieć, że każdy podejmuje swoje decyzje. I jeżeli ja oglądam kogoś na YouTubie, czy gdziekolwiek, czy mam znajomych, to jakby jestem w stanie zrozumieć ich decyzje. Nawet jeżeli ja bym tak nie postąpiła, to rozumiem, że ktoś inny po prostu ma inne plany, inne cele, inne wszystko. Więc ma prawo do własnej decyzji. Jeżeli właśnie ja kogoś oglądam, to po prostu nawet jeżeli ja bym czegoś takiego nie zrobiła, to absolutnie nie. Nie hejtuję, nie czepiam się, po prostu to nie moja sprawa. Dobra, teraz idę pić kawkę w moim kubku. Muszę sobie jakiś świąteczny kupić do naszego mieszkania z kominkiem. Mam nadzieję, że zdążymy do grudnia z tym kominkiem. No i co ja chciałam powiedzieć? Idę montować filmik dla Was wczorajszy, żeby był dzisiaj na kanale. Zaraz mi się Klara obudzi i nic nie zrobi. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nawet jakbyśmy mieli cztery pokoje w tym mieszkaniu, to i tak dzieci miałyby razem, bo ja bym chciała mieć swój gabinet. Taka ze mnie zła mama. Dzisiaj wszystko szybko, szybko. Matka idzie załadowana. Tutaj mam statyw, tutaj mam torbę, tu mam Klarcie. Ja się zmachałam nawet. A teraz idziemy do parku robić zdjęcia z Dominiką. Jesienne, bo jest tak pięknie tam w parku, zaraz zobaczycie. No już po zdjęciach, ale miałam taki plan fajny, że chciałam to nagrać, jak my robimy te zdjęcia, ale wzięłam jedną kartę tylko. Więc niestety nic nie nagrałyśmy. A Adelka się wyleguje teraz na... Klara ucieka jak zwykle, ona to taka modelka, że większość zdjęć mam sama niż z nią. Nie chciała z mamą zdjęć. Tu modelka, wśród liści. A czemu nie chciałaś z mamą zdjęć? Chodź, z Adelką sobie zrobić zdjęcie. Za włosy nie ciągajcie. Nie? Adela nie ma Klary za co ciągnąć. No ale wiesz, za starterią pociągnąć. Jasiu, już jest zdjęcie? Fajnie było w przedszkolu? Tata. No idziemy, tatuś będzie w domku. Znaczy, jeszcze jest w pracy. Cześć. Cześć. Klarcia tam siedzi. Jedziemy do domku? Na późny spacerak. Już jest ciemno, robi się tam, widać jak słońce zachodzi. Znaczy taką poświatę różową, bardzo ładna. Szkoda, że nie widać tak na aparacie, bo bardzo ładne niebo. Jasiek, dawaj. No i wyszliśmy sobie pochodzić. Póki jest jeszcze w miarę ciepło, bo jest zimno, ale za parę tygodni to siłą mnie Domin o tej godzinie z domu nie wyciągnie. No mówię, że wtedy mnie siłą już nie wyciągniesz. A teraz się wyciągała siłą? Nie, o Jezu. Chodzi mi o to, że teraz wyszłam bo chciałam, ale następnym razem za parę tygodni, jak będzie zimno, to nie wyjdę, chociażbyś mnie siłą wyciągał. O to mi chodziło. Naprawdę ładne niebo, ale nie widać chyba. Znaczy troszeczkę widać, ale jest bardziej różowe. Znowu chcesz do parku? Idź tam, gdzie tata. Chodź tu. No tam byliśmy wczoraj. Ganicie, kto Klarę ubierał. Kto Klarę ubierał? No wiadomo. Jasiek, jak to urządza. No i pięknie Klarcia nam zasnęła na spacerku. Domin, która godzina jest? Pół do siódmej. Pół do siódmej, no to nie ma tragedii. Chyba, nie wiem w sumie. Może być tragedia, bo może się obudzić za godzinę. No zobaczymy, oby nie. Ale tak. No, trudno, no co no. Próbowaliśmy ją obudzić, nie dało się naprawdę. Hej. Jak widać, jestem w aucie. I powiem, że jestem strasznie, strasznie zła. Nawet nie wiem, czy zła. Po prostu